Nie będziemy świdrować, już z Jankesem świdrowałem. Widziałem, ale po prostu ten całus na końcu. Ale on jest szalony. No wiem, no byłem z nim na wakacjach. O, to ja się nie chcę wiedzieć, ale... co na wakacjach robi, jak on studiu całuje przy ludziach. Ale słuchaj, to też, bo w zeszłym roku mieliśmy po raz pierwszy wspólne wakacje, ponieważ nie znaliśmy jeszcze się tak dobrze. I na Instagramie zobaczyliśmy, że on jest gdzieś we Włoszech, my też jesteśmy we Włoszech, napisaliśmy się, był finał Euro 2020. To było w zeszłym roku. Tak, 2020. Tak, nie, to Euro 2020 było przesunięte na 21. Tak. No i spisaliśmy się z jego żoną, że no jesteśmy we Włoszech, my też, to może się spotkamy. I oni są tacy, że jak im powiesz, no to wpadnijcie, to oni wpadają. Aha. Wiesz, nie mają kultury, mhm. że to jest kurtuazyjne. Tak. Tylko po prostu wpadają. A to taka zaczepka, a to taka zaczepka. I wyobraź sobie, oni mieli przyjechać tylko na jedną noc, zostali trzy. My wyjeżdżaliśmy z tej chałupy w Toskanii, słuchaj. Wyjechaliśmy jako pierwsi, bo byliśmy jeszcze z przyjaciółmi, w pięć osób byliśmy i w dwójkę dzieci. My wyjeżdżamy, a Jankesy tam zostały i do nas machały z naszego domu. Pani, która nam dawała klucze, ich zobaczyła. Mówi, w ogóle o co tutaj chodzi? Jaka podmianka. Cicho bądź! Przecież ciebie nie piję po wakacjach! A ciekawe, czy nie jesteś disowany, wiesz, że się z gorzowianinem bratasz? Nie, nie. Nie, a nie aż tak. Chyba nie, znaczy też się za... Cicho! Też się za... Ty do domu już! Do Gorzowa! No, też się za bardzo tym nie chwalę, żeby nie było, no. Patrzeć show, zobacz na platformie WOW.